Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie jako szanująca się jesieniara. I ten odcinek zaczynamy od giga zakupów jesiennych, stricte jesiennych. Słuchajcie, ktoś może tutaj powiedzieć, że chyba oszalałaś, jest środek lata, a ja Wam mówię, że potem, gdy przychodzi jesień, to te rzeczy już są po prostu wyprzedane. I część z tych, które Wam tutaj pokażę, a mam taką sporą paczuchę, już są niedostępne. Może się pojawią, linki dodam Wam w opisie. I jest to paczka z Sinsaya, więc zamówiłam masę różnych pięknych jesiennych rzeczy i to jest pierwsza paczka, czekam jeszcze na drugą, ponieważ na Instagramie pokazywałam Wam, że zamówiłam takie piękne słoje, słuchajcie, dyniowe, ale niestety nie przetrwały transportu przy tym wszystkim i się potłukły. Zamówiłam paczkę do Sinsaya, jak do salonu i od razu powiedziałam, że tam coś strzela w tej paczce i najprawdopodobniej jest coś potłuczone, a tam jest dużo szkła i od razu powiedziałam Pani, jak wygląda sytuacja. Bez problemu po prostu zwróciłam to. Wypakowałam sobie z samochodu i te rzeczy, które były potłuczone, od razu zaniosłam z powrotem. Także super, bez problemu załatwiłam całą sytuację. A teraz otwieramy to, co tutaj mamy. Zresztą tak druga sytuacja. Ja Was na Instagramie pytałam, jak to u Was wygląda. Czy też już myślicie o jesieni? Bo ja już widzę, że drzewa zaczynają żółknąć, przynajmniej tutaj u nas. I niektóre z nich. I to mnie już wprowadza w taki bardzo jesienny nastrój. Ja już dynie kupiłam takie, że ciasto dyniowe zrobię. Już gdzieś cały czas o tym myślę, więc no taka jam jestem. Otwieramy pierwszą paczuchę. Ja też mam dużo takich jesiennych rzeczy na strychu, więc będę musiała je zdjąć. Zobaczcie, pierwsze to mam świecę. Najlepsze, że świeca jest w pięknym opakowaniu. Ja Wam, tak jak mówię, po kolei będę dawała linki, tak jak to tutaj występuje. Pięknie pachnie takim pumpkin spice i o, ta świeczka nawet mogłaby stąd wypaść, ale ja to kupiłam ze względu na to, żeby słuchajcie, zrobić sobie z tego cukiernicę albo pojemnik, nie wiem, na przykład na zupkę albo na coś. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mega ładna jest ta świeca i pięknie pachnie, już bym najchętniej ją odpaliła. Niby takie pumpkin spice, ale nie takie dławiące, jak to czasami bywa. Zastanawiam się, czy by nie kupić jeszcze drugiej. Wtedy bym miała takie dwie miseczki. Wiecie, o co chodzi. Fajnie by było podać jakiś taki mały bogracz z chlebkiem, czy coś w takim dyniowy na przykład. W takim kubeczku. O, piękny. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj z bliska. Przeładna. Pierwszy zakup uważam za sukces. Ho! Drugą kupiłam identyczną, tylko białą. I teraz pytanie, która ładniejsza. Zobaczcie. I to też jest świeca. Zaraz zobaczymy, czy pachnie tak samo, czy inaczej. Bo to czasami tak jest, że ja się staram nie potłuc, bo ja uwielbiam takie rzeczy tłuc, zanim je zacznę używać. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jestem mistrzem. Ale tamtej paczki to nie, ja potłukłam. Pachnie identycznie, tylko po prostu design nieco inny. Chociaż powiem Wam tak, bardziej mi się podoba ta pomarańczowa, chyba ten wygląda mi jak taki trochę niski czosnek, nie? Ale jestem ciekawa, jesteście team pomarańczowe, czy jednak te biało-kremowe? To też jest ładne, no nie wiem, Może kupię jeszcze po jednej, będę miała dwie takie, będzie ciekawiej. Czadowo! Piszcie w komentarzu, którą byście woleli. Ja kocham takie rzeczy, dodatki do domu, uwielbiam to szkło, uwielbiam. Co roku kupuję, a w tym roku powiedziałam, że się niesamowicie udekoruję cały dom jesienią. Kupiłam taki kubek, ale on jest ciężki, zobaczcie. Wygląda jak słoik, ale to jest kubek, no nie? Całkiem fajnie. Home is where the heart is. No mądre słowa na tym kubku. Takie gorące kakao. Mleko czekoladowe. O Jezus, kocham jesień. Jak dla mnie to jesień mogłaby trwać pół roku. Wiecie, to bitych sześć miesięcy patrzeć na złote liście. I ja bym była przeszczęśliwa. Następne otwieramy. Zaraz pójdę i zacznę robić drugie zamówienie. Zobaczcie, jaki świecznik prześliczny, taki orzeszek tutaj wkładamy pod grzywacz i on ma nam zrobić taki klimat. No przeładny, zobaczcie, fajnie to się komponuje razem. Teraz widziałam, że weszły i to będzie w kolejnym holu, jeżeli uda mi się to kupić, takie pojemniczki właśnie z takich orzeszków
No super to wygląda, bardzo fajna kolekcja, mega mi się to podoba i powiem Wam, że bardzo ładnie jest to malowane, bo czasami jest tak, że te rzeczy są takie, no średnio wyglądają, natomiast tym razem ja jestem jak na razie zachwycona. Słuchajcie, czwarta rzecz i wszystkie mi się podobają, teraz piąta. Piąta to jest taka zwykła świeca, ja mam identyczną tam. Tu obok tej babeczki, co tam stoi, mam w kolorze białym, więc teraz zamówiłam taką czarną. Ona ma taki waniliowy zapach. Wygląda to przeładnie. Zamówiłam też taką dużą wazę, ale też się potłukła. To były trzy rzeczy, które musiałam zwrócić, bo się potłukły niestety w transporcie. Strasznie żałuję, ale to chciałam tą taką dużą wazę położyć w wiatrołapie na klucze. To obok niej. Jestem też ciekawa, czy potem, gdy macie takie pojemniczki, uzupełniacie je własnymi świecami. Widzicie, że same robicie te świece, zalewacie na nowo woskiem i palicie je drugi raz. Bo ja się nad tym zastanawiałam. Ja generalnie nie wyrzucam tych pojemniczków. Gdy kupuję coś takiego, to zawsze po coś, no nie? Potem sobie daję tutaj na przykład biżuterię do środka, albo mam w łazience, żeby odłożyć kolczyki, które zdejmuję idąc pod prysznic, albo jakieś tam inne pierdołki, żeby sobie tutaj trzymać, nie? Na przykład woski do kominków, do świec. Także jestem ciekawa, jak Wy to wykorzystujecie, czy po prostu idzie w kąt, czy tak jak ja, to będą miski na zupę, gdy wypalę świeczkę, to będzie miejsce na biżuterię, gdy ją wypalę, no nie? No a w tym, patrząc jak wkładam biżuterię do tego, będę piła sobie kakałko. Dobra, to jest fajne. I teraz w Sinsayu ja nie mogłam się zdecydować, bo były solniczki i pieprzniczki. Były w opcji białej i były takie kolorowe. Słuchajcie, ja nie miałam taki dysonans, że najchętniej bym kupiła jedne i drugie, ale stwierdziłam, że jednak tą jesienią ja chcę przemycić do domu koloru trochę więcej. I zamówiłam sobie takie dwie solniczki i pieprzniczki i będą sobie stały tam, ty, a gdzie to jest? Nie mam spodu tej jednej solniczki. O nie. No to se posoliłam. Słuchajcie, nie mam, nie ma tego wejścia. Słuchajcie, wypadło to gdzieś? Ale przypał, to se nasoliłam wszystko. No nie mam. Chyba, że wpadło do środka? Nie. Teraz no muszę to zwrócić, no bo nie ma spodu, ale już wiem, że chcę te. Są mega fajne. Sól, pieprz położyć na stole, bo ja zawsze na stole mam taką kompozycję jakąś, wiecie, tam mam jakieś kwiaty, jakieś świece, zawsze coś na tym stole u mnie leży. Stwierdziłam, że to będzie fajnie wyglądało jako dodatek i nawet nie wygląda to jak solniczka i pieprzniczka, no ale teraz to będę musiała to niestety zwrócić, żeby mieć kompletny zestaw, bo to niestety nie jest kompletne, ale to jak będę odbierała kolejną paczkę z Sinsaya w Sinsayu, to w Sinsayu to od razu zwrócę, więc to niestety składam, ale poetycznie są urocze, no są przepiękne. Mam takie wielkie pudło, ale to Wam zaraz pokażę, co mam w środku. Nad tym się zastanawiałam. Słuchajcie, zamówiłam takie małe naczynia, jakby żaroodporne, takie garnki na zupę. Stwierdziłam, że na zdjęciach może to całkiem fajnie wyglądać, żeby zrobić coś do jedzenia. Zastanawiam się nad nim jeszcze. Ale pokazuję Wam, bo może ktoś szuka czegoś takiego. Wiecie, ja lubię, mam takie różne garnuszki, talerzyki, bo lubię te jesienne zupy, jakieś gulasze czy coś dawać w takich też klimatycznych miseczkach. Nie daję to na zwykłych talerzach, tylko mam takie specjalne, na przykład kamionkowe talerze, to już wtedy przywodzi na myśl Zakopane, kominek i te sprawy. Uwielbiam takie takie pierdółki, ale one właśnie dają nam klimat w domu. Nad tym się jeszcze zastanawiam, bo chyba wolałabym mimo wszystko, żeby to było w jakimś kolorze. Ale pokażę Krzysiowi, zobaczę, co on powie. Ha! Myślałam Mikołajowi do pokoju, ale chyba zostawię u nas, taka dynieczka, ale ja chciałam je robić sama, osobiście. Fajne to wygląda, widziałam, że ludzie robią takie dynie sami i ja też się ostro zastanawiałam, czy by nie zrobić sobie takich poduszek dyniowych. Może zrobimy taki odcinek, co Wy na to, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Spróbujemy coś takiego zrobić. Ona jest zszywana, nie jest tutaj jak zawijają tam te dynki i tak dalej. I jeszcze mam tutaj poszewki, słuchajcie. Pokażę Wam poszereczki. O, to Wam nie pokażę w całości. Pierwsza jest taka, a ja sobie zobaczę, które będę zostawiała. Bo też chciałam na taras te poszereczki, wiecie. A ta beżowa to raczej nie do końca chyba ze mną zostanie, ale te już na pewno bym. Te od razu mogę otworzyć. Zobaczcie. Takie wyszywane poduchy.
O, tu jest mam czwartą, dobra, pokażę wam. Zwykła beżowa. Z taką dynią tutaj mięciusią. O. Fajne to jest. One bardzo dobrze się piorą, te poszewki z tego materiału, bo mam już kilka i po prostu nawet tutaj mam na łóżku. O, dalej tam znowu sobie leży. Tam na łóżku mam i z nimi się po prostu nic nie dzieje. One się świetnie trzymają. Tutaj mamy kolejną w muchomorki. Myślałam Mikołajowi też do pokoju, żeby on też tam ma swoje jaśki, więc zobaczcie, tutaj mamy taką wyszywaną w muchomorki. Ta zaskarbiła sobie moje serce. Tu mamy takie dynie. Przepiękna jest, ta mi się podoba najbardziej. Jest przeurocza. Miał jedne muchomorki i jedno takie coś. O. No i fajnie, powiem wam, że super. Piękne te poszewki. No i otworzymy sobie teraz tą ostatnią część tego zamówienia. Co to właściwie jest? Ja szukałam bardzo długo lampy do salonu i tak mi wpadła w oko właśnie jedna w Sinseju. I stwierdziłam, a dobra, sprawdźmy, zobaczmy, jak ona będzie wyglądała. Dobra, tutaj mamy klosz. Delikatnie. Miałam szukać na Home & You, ale jakoś tak mi się napatoczyła. Ej, no nie wygląda to źle. Chodźmy może tutaj do sypialni pasowała. Dobra, tutaj damy klosz. Pokażę wam spód. Zobaczcie, taka jakby kamionkowa. No fajnie to wygląda. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. No powiem wam, że fajnie to wygląda. Stylóweczka. Chyba sobie zamówię jeszcze jedną. Zobaczę, jak będzie wyglądała w salonie, ale tu mi się bardzo podoba. Już te lampki robi mój mąż. Może wystarczyłoby wymienić im klosz. Sprawdzę. No, powiem wam, że po prostu kupiliśmy za małe klosze i te klosze wyglądają debilnie. Muszę wymienić na większe klosze i będzie to super wyglądało. Także tamta idzie do salonu, a tutaj sobie stawię te, które mamy. Idę ją zanieść do salonu. Właściwie to koniec tych moich zakupów. Koniecznie dajcie znać, co wam się podobało najbardziej i czy wy też jesteście takimi jesieniarami jak ja. Zapraszam do opisu filmu, tam zostawiam wam wszystkie linki. No i na Instagrama domowego i mojego prywatnego. No i na Instagrama Krzysia. Także do zobaczenia wszędzie. Bye!